Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z serii 5 za 10, czyli 5 produktów za około plus minus 10 zł, które się u mnie sprawdzają. Zaczynamy, bo to ma być szybko, zwięźle i na temat. Pierwsza rzecz, którą pewnie większość z Was doskonale zna, choćby z mojego kanału, to mój ulubiony żel pod prysznic, którym jest Dove Go Fresh w wersji ogórkowej, ten chyba lubię najbardziej, ale inne wersje też czasem sobie lubię użyć, bo one przepięknie pachną i ten zapach bardzo długo utrzymuje się na ciele, co jest fajne. Również bardzo, bardzo fajnie nawilżają. Nie tak, żeby nie używać masła czy jakiegoś balsamu, ale na pewno tej skóry nie wysuszają. Mają taką gęstą, kremową konsystencję, przez co ta skóra jest tak wstępnie nawilżona, co jest bardzo fajne. Bo nawet jeżeli czasem nie mamy czasu albo bardzo, bardzo, bardzo nam się nie chce używać czegoś dodatkowego, no to to może wystarczyć. Chociaż, no może, może, ale rekomenduję mimo wszystko używanie czegoś dodatkowego. W każdym razie mój ulubiony żel pod prysznic, balsam, shower żel to jest. 7-8 zł na promocji. Duża butla, właśnie. Za 7-8 zł można ją dostać 10 max, 12 może max, nie wiem, ale plus minus. I ma pół litra, więc na całkiem długo wystarcza. Kolejna rzecz to są lakiery, też pewnie doskonale znane, lakiery z Golden Rose. Ja tutaj przygotowałam akurat dla Was zestaw z różnych serii, żeby Wam pokazać różne serie. Te lakiery są bardzo tanie. Zasadniczo. Mają różne ceny, właśnie to zależy od pojemności, od serii, jakiej używamy. Te większe, trochę droższe, wiadomo, a te małe nawet można za 3 zł dostać. Tu mam akurat taki, o, taki top coat, który też fajnie wygląda, fajnie, że mają takie różne wymyślne rzeczy. Gama kolorystyczna jest ogromna, jakość nie jest powalająca, ale jest naprawdę bardzo dobra. U mnie te lakiery bez żadnej bazy, bez top coatu, z bazą, ale bez top coatu, utrzymują się nawet 3 dni, więc jak za kilka złotych to jest całkiem fajnie. I co o nich jeszcze mogę powiedzieć? Aha, często pytacie, gdzie można takie lakiery dostać, albo w małych jakichś drogeryjkach osiedlowych, no albo w dużych miastach, oni mają po prostu w centrach handlowych swoje wysepki, które są całe obłożone lakierami i też inną kolorówką. We Wrocławiu choćby Borek albo Magnolia. Podchodzicie i jest lakierowe szaleństwo. Kolejna rzecz to olejek do włosów, olejek z Marionu, który ostatnio pokazywałam w holu. Bardzo fajnie się sprawdza, przepięknie pachnie, fajnie wygładza włosy, one są ładne, takie lejące, lśniące. No i mam nadzieję też, że zabezpieczone i olejek utrzymuje się na włosach, zapach, bardzo, bardzo długo i on ma włosy wzmacniać. Nie wiem, czy jakoś super je wzmacnia, ale dzięki nim włosy są elastyczne, mocne i błyszczące. Nie wiem, czy też super mocne, ale elastyczne i błyszczące są. Olejek kupiłam w małej osiedlowej drogerii, pachnie pięknie, kosztuje około 7 zł, 6,90 za niego dałam, więc też fajny produkt, który polecam. Przedostatnia rzecz to odżywka, którą kupiłam z polecenia wielu, wielu z Was, bo dużo dobrego o niej słyszałam i faktycznie spisuje się genialnie, jest naprawdę świetna, włosy są takie, jak ja lubię, czyli gładkie, lejące, łatwo się rozczesuje, przepięknie pachnie, na dodatek ma dość naturalny skład, no i jest tania, czyli jeżeli będziecie szukać jakiejś odżywki, to Alterra w Rossmanie, bardzo fajny zakup za niską cenę. I ostatnia rzecz, mój ulubieniec, top, to jest liner, mineralny liner z Vipery, którego ja używam do podkreślania swoich brwi. On tutaj ma wbudowany pędzelek, ale ja z niego nie korzystam. Liner ja mam w kolorze 04, wygląda tak jak teraz na mnie. Często chwalicie moje brwi, więc chyba ten efekt Wam się podoba. Ja podejrzewam, że kupiłam go za 16-15 zł, też na stoisko Vipery, akurat w Arkadach Wrocławskich, ale specjalnie sprawdziłam,
sprawdziłam cenę na stronie producenta i na stronie producenta jest 12,99, więc zbliżone do 10. Pokazuję Wam, nie wszystkim te kolory muszą pasować, bo niestety wadą tego produktu jest to, że on jest tylko w 4 kolorach, w tym jeden jest czarny, ale niesamowita trwałość, precyzja, fajnie to wygląda, mi się ten efekt podoba i przy pomocy tego produktu wydaje mi się, że moje brwi jakoś w miarę jako tako wyglądają i radzę sobie z ich ujarzmieniem. Także ten liner serdecznie Wam polecam, albo właśnie online, albo jeżeli w Waszych miastach są stoiska Vipery. To tyle, 5 rzeczy było. Dajcie znać, czy coś Was zaciekawiło, czy po coś już biegniecie. Nie są to duże pieniążki, ledwie dyszka. Może coś miałyście, sprawdziło się Wam albo właśnie nie, jestem zawsze ciekawa Waszych opinii, także czekam na komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.